Z góry słyszycie... Pół godziny, 4 godziny. Nie, macie się czego trwożyć. Jakby dudniące z samej góry. Wejdźcie. I mówcie. Czekam. Tu na was. Tu idziemy. Do mnie mówiłeś? Co to? Też to słyszeliście? Mówiłeś? Dobra. No ja to ciśniemy, dobra. Nie ma co. Ja od razu tam rozglądam się za pułapkami. Co się nie jest w drodze. Cały czas bacznie się przyglądając. Nie. W ogóle nie widzisz, wiem, pułapki nie mogą ci dać wrażeń i tak dalej. Ale spodziewanie, nie muszę się spowolić. Normalnie iść i o. Myślę. Przez całą waszą drogę po schodach, jeżeli nie chcecie nic zrobić, to nie dostrzegasz żadnych w ogóle fizycznie pułapki. Tylko mijacie te gargulce, nie? Cały czas. Czymśkolwiek tym gargulca? Tego jeszcze raz? Dotknę tego gargulca. Nie bezpośrednio ręką, ale jakimś czymkolwiek. Czy nawet jak zbliżasz dłoń, przyglądasz w ogóle mu się, bo na niektórych piętrach po prostu jest... No, możesz się mu przyjrzeć tak jak równy z równym. Gargulce mają jakieś 2 metry w takim tym przysiadzie, nie? Całe zrobione są z lodu, lekko już pochłonięte przez czerń. Im bardziej w górę, tym ciemniejsze się stają. Tylko oczy magicznie im świecą. Żyłki energii, które biegną w lodzie, są jakby... Jakby mana płynęła dosłownie w ich żyłach. Coś w tym stylu. Stoją niestrwożeni, a kiedy przysuwasz dłoń chociażby do jednego z nich, możesz go nawet dotknąć, tylko jest piekielnie zimny, jakbyś miał dosłownie dotknąć rozżarzonego garnka. Gargule to jest jakaś istota, jakaś demoniczna, jakaś ten? Istota magiczna, konstrukt lub wynaturzenie, zależnie od tego, czy tworzony, czy naturalny. Czy wyczarowany. Tak, ale może przynależeć do każdego planu i zależnie od tego, z jakiej energii został stworzony, jest może być coraz lepszy. No nie. Jakby tak uniwersalnego języka nie ma. To mówię wspólnym, że pomożemy. Nie dzwoni ci telefon? Dzwonimy. Nie było? Zmierzacie na górę i na samej górze, w najwyższym miejscu, wychodząc na szczyt, stajecie w małej salce, mniej więcej jak o promieniu tam 3-4 metrów maksymalnie. Na samym środku znajduje się wielki 1,5-metrowy kryształ czarnego lodu, z którego dosłownie wydobywa się mgła, jakby był jeszcze zimniejszy, jeżeli to jest tylko możliwe. Jakby był w ciepłym otoczeniu po prostu, tak jak parujący lód, suchy lód, coś takiego. Albo jakby otworzyć kanister pełen ciekłego azotu, nie? Taki efekt wylewającej się zimnej mgły. Ta zimna mgła owiewa wasze kostki i od razu pojawia się na pancerzach szron i lód. Przed samym wejściem, tym, którym weszliście tymi schodami, na tronie siedzi oszroniona z lodowa ciała postać. Tylko części jej ciała, jakby tylko wykwity na jej ciele są czarne. Natomiast cały mężczyzna wygląda, jakby stworzony był z lodu. Nie spotkaliśmy go już. Avia Astaira? No, nie spotkaliśmy go jeszcze. Nie, czegoś? Fizycznie nie. To jest to coś? Mhm. I on siedzi sobie po prostu na tronie. Mhm. Nie, że luźno oparty, po prostu siedzący na tronie. Co siedzi, tak? Dostrzegając was, pyta, czego chcecie? A jego głos przypomina jakby tłuczenie szkła. Jakbyście gnietli szkło dosłownie w rękach. Co tu się dzieje? Skoro zabrnęliście tak daleko, winien wam jestem chociażby swoje imię, by konwersacja, którą tak rzadko uprawiam, mogła nastać pomiędzy nami. Ma imię Szkar. Jestem stworzeniem mojej pani Auril.
strażnikiem tego kryształu. A po co ci ten kryształ? Mnie? Po nic. Ten kryształ jest esencją Lewistusa. Cała energia, którą wytwarza, próbując wyjść z lodu, albo chociażby istniejąc, jest przekierowana tutaj, by cała zmagazynowana przez niego energia nie zniszczyła jego więzienia. Auril przybywała tutaj do niedawna, by zebrać energię, cokolwiek by z nią nie robiła, by oczyścić kryształ, by nigdy nie stał się czarny. A jednak się to stało i wszyscy jesteśmy spaczeni tą mocą, esencją Lewistusa. Szkar wyjaśnia wam, że jest jestestwem powstałym, stworzonym przez Auril. A ten kryształ ma zbierać energię, którą wytwarza ciało Lewistusa, by Lewistusa można było zatrzymać w miejscu. Moja pani Auril. Przybywa do Lewistusa raz do roku, zbierając jego esencję i rozmawiając z nim. Nie było jej od dłuższego czasu. Esencja zaczyna dominować nad kryształem i wieżą. A ostatnim czasem dziwnie wibrować, jakby jej magiczna moc była wysysana przez coś. Nie jestem w stanie temu przeciwdziałać, bo nie mogę stąd wyjść. Czeka nas tu zguba. Nas, strażników wieży. Czy co wiesz na temat czarnych płaszczy? O zatrzymaniu czasu. Ostatnimi czasy ktoś chce właśnie go uwolnić, Lewistusa. Było tu paru takich, którzy chcieli się dostać do wieży, ale nie jak wy, po prostu wchodząc do niej mieli potężną magię ognia. Jednak poradziliśmy sobie z nimi. Ale osłabieni zapadliśmy w letarg. Odparliśmy ich atak. I od ponad miesiąca nie widzimy ich. Znaleźli na to sposób. Czy naprawdę został półtorej dnia i on się przebudził. Słyszałeś coś na temat 20 kamieniach Duma. Jest 18 ofiar, jeszcze dwóch potrzebuje. O głazach słyszałem, o ich mitycznej mocy czytałem. Jedyną rozrywką, jaką pani przynosiła mi, były księgi. Książki historyczne zwoje, które mogłem poczytać. Nie dalej jak 2 lata temu w piekłach nastąpiła wojna. Wojną krwi ją nazywają. Do tej pory władający tam Asmodeusz nie miał wrogów. Jednak po upadku Lewistusa i uwięzieniu go przez Auril siły zmieniły się. I w piekle zawrzało. Wojnie nie było końca. I wielu poległo. Być może rytuał ma jakiś związek z tym. Ale nie wiem jaki. Czy pośród tych, co
próbowali zakupić, wieże był krótko ścięty, no ten opisuje tego kapłana. Nie widziałem go. Z tego piętra nie wychodzę. A z tej odległości, z tej wysokości trudno dostrzec twarz. Wyczuwam wielkie zło na południu. Widzicie, że wstaje i podchodzi do jednego z otworów, wielkich jak wyjście balkonowe dosłownie. Zatem rozumiem, że czerwona łuna na niebie jest wam znana. Spójrzcie. Wyciąga swoją szponiastą dłoń. Przyglądając się na południe, ponad wszystkimi chmurami, daleko dostrzegacie czerwonkawe błyskawice. Sądząc po odległości, jaka was dzieli, zdarzenie ma miejsce ponad głazami tłuma. Chmury są wręcz czerwone, jakby skąpane we krwi. A pośród nich krwisto-czerwone, jaśniejące ogniem błyskawice. Co ciało, jakiś czas pioruny błyskają dosłownie. Jego ciało jest spaczone tą ciemnością z tego kryształa. Bardzo... Tylko kilka jakby kropli widać na jego ciele. Tak. Takich wyprysków dosłownie, nie? Czy próbowałeś się skontaktować ze swoją panią? Tak. I raz wydaje mi się, że podczas medytacji udało mi się. Ale jest ona osłabiona. Jeżeli komukolwiek uda zdjąć się więzienie Lewistusa, zniszczyć lud, który go więzi, odbiorą oni moc Auril i przestanie być boginią. A jej esencja uleci w niebyt. Co, kryje nie, się. Nie ma szansy jej odnaleźć, skontaktować się z nią? Nie, wielokrotnie próbowałem. A o czym? Jedyne co to czuję strach. O czym ta twoja pani rozmawiała z Lewistusem? O sztuce, historii. Czytała mu księgi. Gdybym mógł wysnuć wnioski, nawet pokusiłbym się o to, że stali się swego rodzaju parą. A to chwila bestia. Lewistus sam nie chce, by go oswobodzono. Wie, że moc, która więzi go do tej pory, jest ostatnią esencją mej pani. I ta umrze bez niej. Pomóż nam w takim razie. A czy można się skontaktować z tym Lewistusem? Tylko jeśli znacie jego wyznawców. Albo wiecie, gdzie jest. A co robi teraz, może wiesz, Asmodeusz? Mój wzrok nie sięga tak daleko. A może to on tutaj jest kluczowy, jakoś może pomóc? Tego też nie wiem. Można z nim się skontaktować? Próbować? Widzicie, jakby światło w oczach Szkara dosłownie ginęło z każdą chwilą. Jakby jego twarz przypomina wizerunek, jakby był przerażony czymś. Jest jeden demon, diabeł z piekła rodem, którego imię na wszelkich planach wymazane zostało z ksiąg. Jest jedynym, który potrafiłby wchłonąć esencję Boga. Pożeracz światów. I jeśli to prawda,
powinien nie żyć. Ale to by wyjaśniało nekrotyczny zaśpiew zaklęcia otaczającego kryształ. Jeśli jest to prawda, to dni wszechrzeczy są policzone. Jeśli taka wasza wola, możecie udać się w takim razie do centrum tego chaosu, ale wyczuwam obecność w głazach Duma. Jest ich bardzo dużo, a ilość nekrotycznej mocy przekracza me zmysły. Stoimy po tej samej stronie. Ja nie chcemy stoję po żadnej stronie. Ale chcę, żeby on został tam, gdzie jest. Nie twoja pani tego własnej chce. Woli. Ale twoja świat pani tego jaki chce. Jest, taki jest. Moja pani nie wydała żadnego polecenia. Więc trwać będę przy krysztale. Tak, ale długo, kazała jak to możliwe. Na pewno, żeby ten kryształ został taki, jaki jest. Możecie zniszczyć kryształ. Wtedy moc Lewistusa po prostu będzie rosła i kiedyś zniszczy lodowe więzienie. Ale przerwie pochłanianie mocy przez zaklęcie zgłazów. Jeśli wam się nie uda powstrzymać tego, co nadchodzi, nasze dni i tak są policzone. A jak możemy zniszczyć ten kryształ? Wystarczy go stłuc. Wszak to tylko lód. I tylko tyle? Albo aż tyle. Nasze istnienia związane są z kryształem, więc zginiemy. A i zginie moja pani, jeśli go zniszczycie, a nie odzyska ona swoich sił. I uwolnicie Lewistusa, jakkolwiek zacnym pomysłem by to nie było, niesie ze sobą to konsekwencje. Jak mamy to całe szaleństwo powstrzymać? Zbliża się koniec świata. Widzisz, jak Szkara tylko patrzy w oddal, jakby szukając sam odpowiedzi. Czy wiesz coś na temat tych wyznawców Lewistusa? Niewiele. Przybywają oni do jego więzienia, jako że są jedynymi, którym wolno. Ale czuję, że ktoś szepce im do ucha. To nie Lewistus przewodzi tym, którzy znajdują się na północy. Ktoś umamił ich, by wykradli kryształowy klucz. A widzę po waszych twarzach, że spotkaliście go już. Więc w tej materii pewnie wiecie więcej ode mnie. O, sorry. Gdybym chciał się skontaktować z Asmodeuszem, co muszę zrobić? Tego nie wiem. Ma jakiś swój symbol, który się modlą jego wyznawcy? Ma. Acz to nie ma żadnego znaczenia. Potrzebowałbyś potężnej ofiary i niesamowitej magicznej. Próbuję podejść do tego kryształu i go dotknąć. To jest niesamowicie zimny,
ale możesz go dotknąć. Pukasz go palcem. Ta czapa esencja, coś tam, jak ją tam gdzieś próbuje z tego kryształu zetrzeć? No. Jest jakby integralną już częścią. A, już jest kryształ. I ona się pojawia w nim i go zaczyna... Tak, jakby od środka dosłownie sączyła się, nie? I w momencie, kiedy dociera do ścianek, tworzy tą mgłę lodowatą. A jak go tak złapie ten kryształ? Nic się nie dzieje. Chciałem, żeby trochę... Za krótka raczej ekspozycja. Wechłonę, ale... Bo oni tu są cały czas, bez przerwy, non stop. Dobra. A można go zabrać stąd? Po prostu wziąć ze sobą. Kryształ nie może opuścić komnaty. On fizycznie nie wyjdzie za ściany tego kryształowego więzienia. Bo co się stanie z tym kryształem? Sfera, w której się znajdujemy, zablokuje każdą próbę przeniesienia go. Czyli tu, w tej komnacie możemy go zniszczyć, tak po prostu. To dalej lód? Nie wiem. To było... Co by wyjdzie? No nie wyjdzie. Wyjdzie. Lewistus prędzej czy później wtedy wyjdzie. Bo wtedy... Bo to jest zaklęcie też trzymające, póki kryształ istnieje, póty istnieje ten lód, który go więzi. Ten kryształ wchłania tą energię Lewistusa i on nie może wtedy wyjść. Tak, a jednocześnie to... tworzy też zaklęcie tego lodu. Rozjebiemy, to on wtedy wyjdie i to zbiera w końcu energię i wyjdzie. Dokładnie. A niszcząc więzienie, zabije Auril. No. A sam też nie chce jej zabić. Więc jak go wypuścimy, to on nas zabije, bo go wypuściliśmy. Więc... Musimy odnaleźć tego kutasiarza z brudką i jego zajebać. To co, do kamieni tuma? Tylko czy on tam będzie? I to już jest coś droga w jedną jest. Stronę, bo do kamieni tuma będziecie mieli dzień. Czy jest jakiś sposób na przerwanie zaklęcia czasu? Trzymają. Nie taki, o którym bym wiedział. Nie taki, o którym byś wiedział? Czyli? Jak to mógłby wiedzieć? Potrzebna jest potężna magia równa boskiej mocy. Zaklęcie życzenia. Chociaż. A czy jest ktoś, kto podpowiedział twojej pani, żeby rzuciła to zaklęcie więzienia? Szar. Kim jest Szar? Boginią, którą widzisz na nocnym niebie. Ciemność, która ogarnia wszechświat i magię, która przypływa przez ciebie. Za każdym razem jest to jej moc. Generalnie Szar, między innymi, razem jest... Mystra jest uosobieniem, powiedzmy, Szara, albo bardziej jej córką. Są dwie istoty boskie odzwierciedlające światłość i ciemność. Ciemność Szar i Selune jako... dobrze pamiętam, Sunę jako światło. Z nich w różnych innych epizodach powstaje magiczny splot, który jest esencją magicznej mocy krążącej we wszechświecie. Dla wielu istot esencją życia w ogóle, no nie? Nad którą pieczę ma Mystra, czyli bogini magii w ogóle. I Szar razem z Auril stworzyły ten lud. Lud w sensie ludzi, te istoty, które są tutaj. Ona sprzedała patent Auril, jak stworzyć lód i kryształ, który będzie wyciągał mroczną energię, jako że ona jest jakby sama esencją nocy. A czy
czy samo szar może się jakoś skontaktować? My jesteśmy w stanie? Fizycznie. Jeśli nie ma z wami kapłana szar? Praktycznie w żaden sposób. I to wysokiego kapłana. Na tych ileś poziomów różnych bóstw szar i Sunę są na tym poziomie, gdzie jest Lord Ao, który stworzył cały wszechświat. Na przykład. I na równi z nimi są przedwieczni, nie? Primordials tak zwani. Czyli na przykład Kosut, który stworzył ogień i tam, i tak dalej, nie? A czy masz coś od tej swojej pani? Jakby coś się działo, to żebyś coś zrobił? Ktoś wcisnął jakiś przycisk? Powiedział zaklęcie, wezwał kogoś? Czyli tutaj trwasz, żeby co? Żeby nikt nie wchłonął tej energii? Czy żeby co? Czemu tu w ogóle masz tutaj siedzieć i pilnować czego? Kryształu. Żeby go nie... Wieży jest 10 tysięcy istot. Czyli co? Masz pilnować, żeby z tym kryształem się co nie stało? Żeby go nikt nie zniszczył. A mówiłeś dopiero, że możemy go zniszczyć. Jeśli uznacie, że to jedyne wyjście, mej pani dni i tak mogą być policzone, a jeśli się mylę, to i tak nic nie jest jej w stanie zaszkodzić. Jeżeli popełnię błąd, a wy jakimś cudem ocalicie świat, to ona powróci, by wzmocnić więzienie i odbudować kryształ. Jest jedyną istotą, która potrafi to zrobić. Ponieważ z bogów to ona jest córką przedwiecznych. Żywioł wody i wiatru. I tylko ona włada przedwieczną magią lodu. Reszta z bogów energię lodu pochłania ze splotu. A tylko ona jest esencją zimna. Dobra. Czy... Więc ten... też jedyną istotą, która jest w stanie uwięzić Lewistusa ponownie, czy w ogóle jakiekolwiek inne jestestwo. Ten kryształ jest duży. Z 1,5 metra na 30-40 centymetrów. Wysokość. No. I on się tam unosi. Jak go pchniesz, to on się przesuwa po tym pomieszczeniu. Albo zostawiacie kryształ, lecicie do głazów i może się coś uda. Może kryształ nie zostanie zniszczony, Lewistus nie zostanie uwolniony i w ogóle. Albo niszczycie kryształ i dalej liczycie, że się coś uda. Czy z tego poziomu i wieży są jakieś okna? W tym miejscu, w którym się znajdujecie, są cztery wychodzące na północ, południe, wschód i zachód. Na tyle dużo, żeby się... Jak balkonowe. Przy jednym z tych właśnie wyjść, jakby stoicie teraz. Patrząc w kierunku południowym na głazy Tuma, gdzie rozpościera się w chmurach ta czerwona łuna. I John mówi, że jak cię go wyniesie, wyciągnie ten kryształ, to co się dzieje? Nie, zacznie się nie da. Nawet jak go dopchniesz do okna, to czujesz barierę, zapierając się wszelkimi siłami, nie jesteś w stanie go wypchnąć. Tak jakbyś pchał w ścianę, nie? Jeden i drugi wybór może nieść za sobą konsekwencje no niesamowitej skali. Wasza decyzja tylko, w którą stronę. Albo zniszczenie kryształu, uwolnienie ewentualne Lewistusa, zabicie Auril i zabicie wszystkich istot, które są w wieży, związane w ogóle z tą wieżą. No i ewentualnie co tam by się nie działo, ale może przerwanie zaklęcia. Kwestia
czy nie jest za późno, czy jest za późno, czy cokolwiek. Albo nie niszczenie kryształu, udaje się do głosów Tuma i próba rozwiązania jakiejś tej sytuacji. Jest też szansa, że kryształ jest... Skoro ktoś rzucił zaklęcie na kryształ i wie, gdzie się znajduje, to też jest szansa, by odnaleźć jedyną osobę, która, istotę, która rzuciła, która stworzyła kryształ, nie? To też jest magia, która gdzieś tam pozostawia po sobie jakąś nić. Na pewno jedna z tych nici prowadzi do Lewistusa. I tak zostało znalezione jego więzienie, w którym, z którego wyciągnięto kostkę. Druga nić może prowadzić prosto do Aurii. Więc istnienie czy nieistnienie tego kryształu to nie są konsekwencje w stylu tam złotówka tu, tylko albo szóstka w totka, albo podarcie kuponu, nie? Na szóstkę w totkę. Wybierajcie! Chodźcie do tych kamieni. Nie śmiej się. Nie śmiej się, bo zaraz ci ten uśmiech zabrożę. Wyciągam topór. A to nie będzie śmiech. Co? On mówi do ciebie. Więc... Ile drogi jest stąd do tego, tych głazów? Jeden dzień. Jeden dzień. A nam zostało półtora. Nie będzie czasu na powrót. Będzie być albo nie być. Wiesz, ostatnia. Kto chce zabić Boga? Nie ma rąk w górze? Byleby nie kancelka. To na kapłana i paladyna nie masz co patrzeć bardzo. Z łowcą też bym się zastanawiał, skąd bierze zaklęcia ewentualne. Tak, that's your team. Okej, okay, nie to okay, jest dobry bok. Tak, dobry bok, tak. Auril? Zależy. Kurwa, bo jakby tam by tam chuj tam. Bardziej prawdziwie neutralny. To nie, to dobra, chodźmy sobie jechać tu cwaniaszka z brodą. Kamienie tu mam. Ale jak? Na pewno ja. Wejdzie nam w drogę. Albo myjemy. Jakoś. Skoro tam coś się dzieje już nad kamieniami. To tak po prostu sobie tam wejdziemy. Ja mam nie, no ja wylecę na gargulcu. Ja na chuj do raju. Dobra, jakby Xeros słysząc ten pomysł po prostu naciąga kaptur mocniej. Oho, to ja na chuj do raju. Ej, a ten gnom to nam co powiedział, że mam tutaj się udać, bo co ty... To jest zło, bo tu jest. Jakby dotąd doprowadziły research cały, który Astair, tak, który Astair zlecił Eder i temu gnomowi jako swoim wysłannikom, dotąd ich doprowadził, nie? Im mocniejsze było ukończenie, ten punkt ukończenia zaklęcia, tym łatwiej dało się wyśledzić, skąd ta magia pochodzi. I tyle im się udało dostać, nie? Widząc strażę, wielką czarną wieżę i w ogóle, podejrzewam, że gnom próbował się tu dostać. Stąd ta wielka, ziejąca rana, a nie widzieliście innych ran, które miał na sobie, jeżeli miał w ogóle, no nie. Dobra. To skoro więc mu się nawet próbować dostać tutaj. On miał rany, a my tak rozbiegę sobie weszliśmy. Czyli on musi być chujowym skradaczem się. No, 1 plus 1 równa się 3 i to jest to. Musi być kimś... Podejrzany. Kurwa, na pierwszym levelu jest pisane. Trzeba go zabić. Przynajmniej jego. Dobra. Zabijmy. Kurwa, team up w pizdu. Co robimy, jak drużyno? Losy świata się ważą. To jest tak naprawdę ostatnie. Czy
ostatni nasz podryk. Czy przeżyjemy, czy zginiemy? Jeżeli nie rozwalimy kryształu, Lewistus wyjdzie, tak? Jeżeli nie rozwalicie, jeżeli nie rozwalicie kryształu, nic się nie dzieje i możecie udać się do głazów tu na cokolwiek by się tam nie działo. Jeżeli zniszczycie kryształ, Lewistus na bank prędzej czy później się wydostanie, a Auril grozi śmierć. W tym samym momencie, kiedy on się wydostanie. Dobra. A on się wydostanie nie z tego powodu, że chce, bo on nie chce. Fizycznie nie chce, żeby to więzienie zdjęto, póki ona nie może jakby sama podtrzymać swojej esencji. Więc to tylko jest jego nabudowująca się moc, nie? Która jest niewykorzystywana w żaden sposób. To mówię panowie, czas w drogę i... Znajdźmy to więzienie i ujęliśmy ten bloczek, kurwa, na swoim miejscu. Jeszcze raz? My byliśmy w tym więzieniu. Tak? Znaleźliśmy go. Kogo? No byliśmy tam, co byle listy zamknięty. Nie. Klucz. Kostka, klucz. A, kostka. Tak, tak. I klucz ten kryształowy. Nie. Którego prawdopodobnie nie ma. Tak. A kultyści Lewistusa, którzy z tego co powiedział Szkar, no nie? Kultyści Lewistusa, którzy próbowali wyciągnąć klucz, z jakiegoś powodu, o ile to byli kultyści Lewistusa, nie skontaktowali się z nim, skoro on nie chce, żeby go wyciągnąć, ten klucz, i w ogóle nie chce, żeby go uwolnić. Próbowali wyciągnąć ten klucz w ogóle, nie? I udało im się wyciągnąć, tak, udało się go wyciągnąć. Szkar twierdzi, że oni są kierowani przez kogoś, że ktoś im podszeptuje coś. O ile to są w ogóle jego kultyści, ale no, wiedząc, tylko kultyści mogą wiedzieć, gdzie jest jego więzienie, więc zakładam, że są, nie? Kultyści są kierowani przez najwyższego kapłana, który chce zrobić wała na nich wszystkich i zagarnąć moc Lewistusa. I trzeba im kurwa zajebać. Chodźmy go zabić. Ale mnie już to zabił. Widziałeś go. Jak ty chcesz do niego podejść? Normalnie. Skóry ciało. Klaska go pierdolę. Dobra, lecimy do Tuban. Tuban. Do kamieni Tum-Tum. Chodźmy stąd, skoda naszego czasu. No chyba, że chcecie zabić Boga. A skoro wiedział, jak my tu weszliśmy, czy on nas puścił? Szkar was wpuścił po prostu, bo nie próbowaliście walki. Tylko dlatego. Wasza intencja się liczy, nie? Jakby nie wchodzicie na pełne i... gargulec, Dobra. Kamienie Tuman. Mogłoby to wyglądać inaczej, gdybyście wypuścili chociażby jedną strzałę, nie? A wiele istot jest teraz uśpionych po walce z czarnymi płaszczami. Dobra, no chodźmy. To co, kamienie Tuman? Chodźmy. To co się tam pojawi, to... To będzie nasze być albo nie być. To jest nasz cel. Ostatnia nasza przygoda. W końcu zabijemy. Okej. Okay. Szkar, podczas kiedy kończycie tą debatę, odwraca się znowu w kierunku głazów Tuma. Obawiam się, że coś pośród głazów właśnie się budzi. Macie niewiele czasu. Jeśli chcecie to zobaczyć. Schodząc po schodach, sufit zasklepia się lodem. Czekaj, jeszcze zanim swój... Linii powrotu już nie ma. Ale nie, bo chciałem powiedzieć zanim tego, bo za szybko dodałeś tego. Chciałem powiedzieć podczas schodzenia, nie? Jak wychodzimy. Jeśli ci cokolwiek drogie na tym, bądź na tamtym świecie, bądź gdziekolwiek, będziemy czekać na jakąkolwiek pomoc od ciebie.
tam, w tej ostatecznej bitwie. Okej. Okay. I wszystko zamarza nad waszymi głowami. Wychodzicie z wieży i ruszacie w kierunku głazów tłuma.